Zakończyła się wielka operacja skanowania ossolińskich zbiorów. Już nie trzeba jeździć do Biblioteki Narodowej, by zobaczyć najcenniejsze eksponaty. Teraz wystarczy włączyć internet i wejść na stronę Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Zamieszczono tam wierne kopie cyfrowe 6 tysięcy druków i rękopisów. Oryginalne dzieła od XVI do XIX wieku leżą w magazynach. Do tej pory mogli je oglądać nieliczni. Teraz mogą wszyscy. Jak to się robi, sprawdzała Elżbieta Subala. Za tymi drzwiami znajduje się magazyn starych druków. Niewiele osób może tam wejść. By obejrzeć któryś ze starych druków, trzeba mieć specjalną zgodę, a tę niełatwo dostać. Zgody dostają tylko naukowcy, którzy prowadzą prace badawcze, ale nawet im pracownicy działu cały czas patrzą na ręce. Nie chodzi tylko o ochronę książek przed zniszczeniem, ale także o zapobieganie ich kradzieży. Zawsze jest taki żal, a nuż się coś zdarzy, a książka spadnie, a w windzie się zablokuje i to są niestety problemy. Odkąd stare druki są dostępne w sieci, o pozwolenie jeszcze trudniej. Doktor Bogusław Bednarek, autor popularnego telewizyjnego programu Labirynty Kultury, oryginały może brać do ręki tylko dlatego, że jest pracownikiem uniwersytetu i stałym wieloletnim czytelnikiem w tej bibliotece. Wrażeń, jakie dostarcza autentyk, jego zdaniem nic nie zastąpi. Czuję się te fluidy dawnych czytelników, na marginesach pojawiają się niekiedy wręcz wyżarte łzami otwory. Pojawiają się komentarze rękopiśmienne. To jest zupełnie co innego. Te argumenty nie są ważne, gdy zadaniem jest ochrona bezcennych zbiorów. To pięknie zdobiony XVI-wieczny mszał krakowski, a to już jego cyfrowa kopia w internecie. Pierwsze wydanie odprawy posłów greckich i to samo dzieło Jana Kochanowskiego, ale w sieci. Możemy przerzucać strony, powiększać. Wystarczy kliknąć, by sprawdzić, jaki charakter pisma mieli na przykład Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Władysław Reymont. Skanowaliśmy także wszystkie inkunabuły, to znaczy najwcześniejsze druki, te z XV wieku, a więc powstałe w pierwszych dziesięcioleciach po wynalezieniu druku przez Gutenberga. Digitalizacja wrocławskich zbiorów Ossolineum kosztowała prawie 5 milionów złotych i trwała aż 4 lata. Wrocław, Elżbieta Sobala. A dodam tylko, że prace te aż w 60% sfinansowała Unia Europejska.